A naszym graczem jest pan Dariusz Kasjaniuk z Siemiatycz. Mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem i najlepszą postawą, którą można akurat wykorzystać w tym programie Gra w Ciemno, jest ryzyko, dobra zabawa, no i przede wszystkim konsekwencja. Witam, wojsko? No może nie do końca, Straż Graniczna. Straż Graniczna, dokładnie. Panie Mariuszu, wyczytałem w ankiecie, że co roku realizuje pan sobie jedno życiowe marzenie. Jak jest w tym roku? No, w tym roku tym marzeniem jest właśnie udział w tym programie. Gra w ciemno. To w takim razie realizujmy, prawda? Bo marzenia trzeba realizować. Zaczynamy grę. Pierwszym numerem będzie numer wybrany akurat przez mojego siostrzeńca dzisiaj. Aha. Zgodnie z jego sugestią, numer 19. Proszę, ile ma lat? Już sporo, około 12 lat. Ogląda nas, tak? Tak. Super. Mamy 19. Teraz będzie dzień moich urodzin, 30. Proszę bardzo. Teraz może na chybił trafił. Trafił bardziej. 28. 28, proszę. No i że pozostały jeszcze dwa numery, czyli może 10. A przepraszam, może przejdę tędy. Proszę. 10 i ostatnia koperta to 39. I 39, świetnie. I zapraszam na fotel gracza. Panie Dariuszu, kto pana wspiera? Dzisiaj wspiera mnie moja siostra, Barbara. Jutro też? Nie, no myślę, że przez cały czas. Witamy panią, dzień dobry. I co, jedziemy, spełniamy marzenia, prawda? Jedziemy, dokładnie. Oto pierwsze pytanie dla pana Dariusza. Jak brzmi handlowa nazwa uwodnionego siarczanu glinowo-potasowego? Najpierw poproszę o wybór koperty. Może zacznijmy od koperty numer 30. Proszę bardzo. Salmiak, aun, saletra czy szkłowodne? Wybieram odpowiedź numer C, saletra. Aun, odpowiedź B, stosowany jako środek hamujący krwawienie również. Proszę bardzo, do niszczarki. Oj, z ciężkim sercem. Nie ma co się martwić, prawda? Nie ma co myśleć, że nam poszło. Cztery koperty jeszcze można wygrać, to jest ważne. Oto kolejne pytanie. Który europejski podróżnik jako pierwszy dotarł do okolic obecnego Nowego Jorku? O którą kopertę pan zawalczy, panie Dariuszu? Może po kolei koperta numer 10. Proszę. Giovanni da Verrazzano, Jean Nicolet, Jacques Cartier czy Hernando de Soto? Chyba będę strzelał. Odpowiedź numer A. Giovanni da Verrazzano. Numer A pan mówi? Dobrze. Numer A. Pan mistrz z serca. Proszę bardzo, a już 10 pan przesunął. Dobrze, 10 jest pana. Jeszcze może pan mieć 3 kolejne koperty. Oto następne pytanie. W którym roku wybuchł bunt załogi statku Bounty? Temat wielu filmów i utworów literackich. Najpierw koperta. Mhm. Może po kolei 19. Ja będę panu podawał, dobrze? Dobrze. Proszę bardzo. 1786, 87, 88 czy 89? Film oglądałem. Waham się między odpowiedzią numer A i B.
No cóż, męska decyzja. Tak jest. 87. 89. Odpowiedź D. Cóż, proste było. Tak między nami mówiąc. Dokładnie. Prawda? Nie, no, sam bym nie wpadł na to, prawda? Oczywiście żartuję. 19, proszę do Niszczary. Dobrze. I jeszcze są dwie koperty. Oto przedostatnie pytanie dla pana Dariusza. Jakie nazwisko nosi Frodo, bohater trylogii Władca Pierścienia? Która koperta? Numer 39. Proszę bardzo. Muggins, Fagan, Dagan czy Baggins? Odpowiedź numer D. Baggins. Bardzo dobrze. I dwie koperty zdobyte, ale może pan mieć jeszcze jedną kopertę. Kopertę z numerem 28. I oto pytanie. Jakie imię nosił tytułowy Cyrulik Sewilski z XVIII-wiecznej komedii? Leporello, Papageno, Figaro czy Petruccio? No, coś mi podpowiada, że to będzie odpowiedź numer D. Petruccio. A co by tak panu powiedziała? Intuicja. To pech podpowiedział. Odpowiedź C. Figaro. Figaro. Niestety. Czyli koperta numer 28 do Niszczarki. Do Niszczarki poproszę, 28. Teraz pora na negocjacje. Tak, czy pan sprzeda te koperty? Panie Dariusz. No ostatnio intuicja mnie zawiodła. A teraz mi podpowiada, żebym tych kopert nie sprzedawał i wziął ze sobą. Ale zawsze można... No ja się wybrała, zawiodła, prawda? Może i drugi zawiedzie. No dokładnie. Może na początek porozmawiajmy o kopercie numer 10. Porozmawiajmy, proszę bardzo. Sprzedam ją za 10 tysięcy. A czemu tak drogo? To pierwsza suma, która akurat mi przyszła do głowy. To jest ta intuicja, tak? Powiem od razu, dam 2000 za nią. No to obniżamy troszkę stawkę. 8000. Dam 3000, więcej nie dam 3000. Teraz się zastanawiam, czy w kopercie jest tak dużo, czy aż, czy tak mało. Proszę się zastanowić. Ponegocjujmy dalej, czyli może ostatnio było 8 tysięcy, no to 6. 6 mogę dać, ale za dwie. Ale na razie rozmawialiśmy o kopercie tylko numer 10. No tak, ale ja... Bo tak, za jedną za dużo. No mówię, że 6 mogę dać za dwie, prawda? Teraz przypomniały mi się pana słowa z jednego z programów, w którym pan powiedział, żeby się nie przyzwyczajać do proponowanych pieniędzy i do na przykład pieniędzy leżących już na stole. Tak. Że to jest tylko gra. Gra. Więc grajmy dalej. Schodzę do 5000 za dziesiątkę. A ja dalej, 6 za dwie. Twardym graczem pan jest. Może na razie 4000 za dziesiątkę, a o kopercie 39 jeszcze porozmawiamy.
A może 3000 za dziesiątkę, a o 39 porozmawiamy. Proponuję 3000, żeby tu ruszyć grę jakoś, prawda? Rozumiem. Jeszcze inne warianty, co, żeby ruszyć. Idzie za trójkę? Dobrze, w porządku. Proszę, 3000. Kasa się pojawi, ładna dziewczyna wejdzie. Dziękuję bardzo. I tak, są 3000. O 10 rozmawialiśmy, prawda? Tak, i dziesiątka moja, tak? Tak. Teraz pozostaje kwestia koperty numer 39. No i za 39 zaproponuję panu, bo obiecałem, że pogadamy, prawda? Dokładnie. Sobie pogadajmy. 1000 złotych. To nie będzie najszybszy pański zarobek, myślę, w życiu. Nie, na pewno. 5 minut, 4000. Ale jak rozumiem, ten 1000 złotych to jest kwota wyjściowa. Czyli... Może zaczniemy od 5000 za kopertę numer 39. To proszę, może pan zacząć. Proszę bardzo. Czyli za kopertę numer 39 5000. Pan zaczął, prawda? Tak. Teraz ja. 1000 złotych. Teraz pan. 4,5. 1500. Teraz pan. 4300. 1700. 400. 1900. Patrzę, z jednej strony jest 100 zł więcej, z drugiej mniej 100 zł. Licytujmy, panie Dariuszu. Do dzieła. 4000. 2000. Proszę bardzo. 3800. 2200. Proszę bardzo, byśmy tempo narzucili. Może pan od razu zjedzie. Bo tak po stole lecimy. No, pan dużo w dół, ja dużo w górę i po bólu. I cześć, jak to się mówi. Nie no, jak już tu jestem, to trzeba trochę powalczyć o to. Walczmy, proszę bardzo. Tylko proszę groszy nie dodawać. Okrągłuj mi w dół. Rozumiem. A może się poradzę z siostry. Jasne. Jak mu podejść decyzję. Co dużo nam nie powiedziała, prawda? No dokładnie. Nie wiem. O. Dużo nie powiedziała. Panie Dariusz, proszę bardzo. Trzeba. Walczmy. 3,5. Za kopertę numer 39. 2500. 3200. 30, tak? 2700. 300. 2900. 900. No nic panu nie zostało, jak powiedzieć. Proszę. 3000. Zgoda! Proszę, 3000. Policytowaliśmy, nie? Dokładnie. Proszę bardzo. Tu ma pan 3000, tu drugie 3000, w sumie 6 i 39 moja, tak? Panie Dariuszu, a co mówiłem od początku, że ile dam za dwie? 6. Pan mówi, policytujmy, policytujmy. I policytowaliśmy, jest 6. No to... Ale co policytowaliśmy, to nasze, jak to mówią, nie, no prawda? Dokładnie. No dobrze. Pan ma kasę, ja mam koperty, zakończyliśmy, prawda? A może są jeszcze inne propozycje? Mam takie pytanie. Tak? Bo pan ciągle mi język pokazuje. O co chodzi? Tak specjalnie? Znaczy to chyba odruchowo. Odruchowo, myślę, że tak po prostu. Tak. Nie.
Panie Dariuszu, działamy jakoś? Decyzja. Albo kas, albo bawimy się dalej. Chyba jednak pieniądze. Proszę bardzo. Niszczymy koperty? Może najpierw zniszczymy kopertę numer 39. A dlaczego akurat 39? Dobrze, proszę bardzo. No proszę, zniszczmy najpierw 39. Ja wiem dlaczego, bo pan chce dłużej popatrzeć na dziesiątkę. Dokładnie. Korci pana ta dziesiątka? Widzę właśnie. Kupi pan ją? W zasadzie pan nie walczył w ogóle. Tak asekuracyjnie pan grał. Ale też to jest metoda, która przynosi efekty, bo 6 tysięcy jest, prawda? Nie, no dokładnie. Ale teraz znowu pan mnie zaintrygował. Tą dziesiątką, tą tak? Tą dziesiątką. Ja pana nie namawiam do ryzyka, prawda? Bo widzę, że panu bardziej zależy na gotówce, czuję to. Za 2000? Nie, nie. Albo 4, albo niszczymy. I koperta jest moja, prawda? I pan kończy grę mając 6. Albo płaci mi pan 4 za dziesiątkę. A może ponegocjujmy? Może 3000 za dziesiątkę? Nie, nie, 4. 4000. Bo ja za 3 ją kupiłem, przypomnę, prawda? Nie, no tak. Coś muszę zarobić. Siostra kiwa nie, prawda? O. Siostra kiwa, bierz kasę, dobrze myślę? Bierz kasę. O. Twardo stoi na ziemi, prawda? 6 tysięcy tak nie leżą na drodze, prawda? Oczywiście. Jak to mówimy, lepszy wróbel w garści. Dobrze, niszczymy dziesiątkę. Proszę bardzo, niszczymy. Się na pięć. Lepszy wróbel w garści albo lepszy ryc niż nic, prawda? Nie, no wypadnie. 6 tysięcy to jest pana wygrana w grze w ciemno. Dziękuję bardzo. I gratuluję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Popełniłem ten błąd, który popełniało wiele osób. Gdy zobaczyłem pieniądze na stole, po prostu zacząłem się przyzwyczajać do nich. A tak nie można, tak jak kiedyś pan Krzysztof powiedział w jednej właśnie z gier, że trzeba grać dalej i się do nich nie przyzwyczajać. Ja popełniłem ten błąd. Państwa również zapraszam do gry w ciemno. Należy wysłać SMS do treści start pod numer 75550. Do zobaczenia albo tu w studiu, albo przed telewizorem. Dziękujemy. Dziękuję również pani. Do widzenia.